Polski rząd wybrał amerykański koncern Westinghouse na partnera przy budowie pierwszej elektrowni atomowej decyzję ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Polska chce rozpocząć budowę pierwszej elektrowni atomowej w 2026 roku. By dotrzymać tego terminu, już teraz trzeba było wybrać wykonawcę. W ostatnich dniach z wizytą w Stanach Zjednoczonych przebywali wicepremier Jacek Stasin i minister klimatu Anna Moskwa. Już wtedy z ust polityków rządu padały sugestie, że to amerykański koncern Westinghouse jest najpoważniejszym kandydatem do współpracy. Teraz już oficjalnie potwierdził to premier Mateusz Morawiecki. Po ostatnich owocnych rozmowach z wiceprezydentem, Kamalą Harris i amerykańską sekretarz energii potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii. Minister klimatu Anna Moskwa przekazała, że wczoraj do rządu dotarły wszystkie uzupełniające dokumenty i wyjaśnienia, o których wcześniej dyskutowano w Waszyngtonie. W najbliższą środę temat budowy elektrowni atomowej trafi na posiedzenie rządu. Komplet materiałów wraz z uchwałą został przekazany na radzie ministrów. Kolejny etap to projektowanie. W 2033 w roku w Polsce ma zacząć pracę pierwszy reaktor jądrowy. Atom ma dać stabilne źródło energii. Po tym jak w nadchodzących latach rząd planuje zamykać kolejne kopalnie węgla. Polski miks energetyczny ma być uzupełniony m.in. o offshore, czyli morskie farmy wiatrowe. Decyzja rządu w sprawie Westinghouse spotkała się z reakcją strony amerykańskiej. I tak sekretarz energii przekazała, że projekt nuklearny warty 40 miliardów dolarów utrzyma 100 tysięcy miejsc pracy dla obywateli USA. Według wiceprezydent USA Kamali Harris. Współpraca polsko-amerykańska jest korzystna dla obu stron i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne całej Europy. Współpraca z Westinghouse to, jak zauważa Jacek Sasin, nie ostatnie słowo polskiego rządu w sprawie energii atomowej. Wicepremier o współpracy będzie rozmawiał w trakcie swojej wizyty w Korei Południowej. W poniedziałek w Seulu kolejne rozmowy o dużym projekcie. Konsekwentnie budujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski. W Korei Jackowi Sasinowi towarzyszyć będzie m.in. prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Wszystko wskazuje na to, że w sytuacji postawienia przez Polskę na ofertę z USA smakiem będzie musiał obejść się francuski. ETF.